Cześć, z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla Was specjalny film, trochę inny niż zwykle. Dzisiaj nie będzie przepisu ani foodbooka. Dzisiaj pokażę Wam, co zazwyczaj kupuję. Czyli dziś to będzie swego rodzaju film pokazujący Wam wegańskie must have, czyli produkty, które ja zawsze mam w domu, bez których nie mogę funkcjonować, które obojętnie jaka jest pora roku, zawsze pojawiają się w mojej kuchni, w moim domu, w mojej spiżarni. Produkty, bez których nie mogę się obejść jako weganka, jako blogerka kulinarna i po prostu jako fanatyczka zdrowego odżywiania. Wszystkie produkty, które Wam dzisiaj pokażę, zakupiłam w Lidlu, ponieważ Lidl to jest jeden z moich ulubionych sklepów. Praktycznie robię tam zakupy na okrągło. Można by powiedzieć, że żyję w Lidlu. Lidl jest również sponsorem wszystkich moich wykładów i wydarzeń, które organizuję. Wspiera mnie w moich działaniach, co pewnie już zdążyliście zauważyć, gdy opowiadałam Wam trochę o mojej działalności. Ale ostatnio, poza tym, że Lidl wspiera mnie właśnie w mojej karierze jako blogerki kulinarnej, to jeszcze ostatnio miałam przyjemność nagrywać z kuchnią Lidla, a konkretniej z Pawłem Małeckim i przygotowaliśmy fantastyczny przepis, on w wersji tradycyjnej i ja w wersji nowoczesnej, wegańskiej. Tak więc zachęcam Was bardzo serdecznie do obejrzenia tego filmu, tutaj do góry będzie on podlinkowany, więc jak tylko obejrzycie, jakie są moje produkty must have, to koniecznie zerknijcie na nasz film, ponieważ było zabawnie, smacznie i z mojej strony wegańsko. Więc nie traćmy już więcej czasu, zaczynajmy. Dobra, wydaje mi się, że zacznę od tego, co kocham najbardziej, czyli od wegańskich słodyczy. Nie pokażę Wam tutaj żadnych faktycznych słodyczy, ponieważ słodycze wszystkie robię sama, jak zdążyliście już zauważyć. Mam bardzo, bardzo dużo przepisów na zdrowe batony i różne tam takie dziwne, fajne rzeczy, które są zdrowe. Więc pokażę Wam teraz produkty, z których korzystam, które są mi niezbędne właśnie do przygotowywania tych wszystkich fantastycznych słodyczy. Na początek orzechy nerkowca. Orzechy nerkowca to moje ulubione orzechy i są to orzechy praktycznie niezbędne w mojej kuchni, ponieważ ich konsystencja jest fenomenalna po zblendowaniu. Nadają się zarówno do różnych serników, jak i do różnych takich pieczonych ciast i ich zastosowanie jest naprawdę ogromne. Jak widzicie, ja tu mam trzy paczki, bo jak już kupować, to kupować, a poza tym one tak szybko znikają, że to jest przeginka jakaś. Nerkowce są super i po prostu jest to miłość mojego życia. Kolejnym produktem, który kupuję nałogowo i bez którego totalnie nie mogę się obejść, to są właśnie daktyle. Daktyle są bazą naprawdę do prawie wszystkich słodyczy, które robię. Jest to forma słodzika. Daktyle musicie mieć w kuchni, jeśli chcecie korzystać z moich przepisów, ponieważ pojawiają się one bardzo, 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 bardzo. Posmarowane masłem orzechowym, smakują jak Snickersy i jest to najlepsza przekąska i najprostsza przekąska na świecie. Po prostu wyjmujecie daktylka, wyjmujecie pestkę i w miejsce pestki wkładacie łyżeczkę masła orzechowego. Akurat te daktyle są bez pestek, co ułatwia całe zadanie. Naturalny cukier, naturalna energia. To, co kochamy najbardziej. Kolejne owoce suszone to morele. Uwielbiam owoce suszone i są to moje naturalne słodycze. Zawsze mam ze sobą w torebce albo jakieś orzechy, albo suszone owoce, coś w tym stylu. Wiecie, życie weganki czasem potrafi być ciężkie, dlatego zawsze mam ze sobą albo orzechy, albo suszone owoce w torebce. Podczas gdy moi znajomi na przykład lub rodzina zajadają się jakimiś ciastami z kremem, które nie są wegańskie, ja elegancko wyjmuję moje suszone owocki i orzeszki i mogę jechać dalej. Więc morele koniecznie. Kolejny produkt must have. Must have po prostu level milion, level hard, czyli olej kokosowy. To jest olej kokosowy no, z Lidla, jakżeby inaczej. Olej kokosowy nierafinowany, tłoczony na zimno, ma fantastyczny aromat. Miam. Jest pyszny olej kokosowy, ja bym mogła jeść naprawdę na łyżeczki. Nie wiem, jestem dziwna.
Ale olej kokosowy to rzecz, którą musicie mieć, jeśli chcecie dalej podążać za mną tą wegańską ścieżką, tą wegańską zieloną drogą, ponieważ w co drugim przepisie jest olej kokosowy. Kolejną rzeczą niezbędną do naszych wegańskich słodyczy, no nie da się tego obejść, po prostu się nie da, jest syrop klonowy. Jest to syrop klonowy bio. Jeśli nie jesteście zaznajomieni właśnie z syropem klonowym, posiada on lekko taki kawowy, jakby bardzo ciekawy aromat. I jest to mój słodzik numer 1 lub numer 2. Daktyle lub syrop klonowy to są właśnie słodziki do moich słodkich deserów i ciast. Co ciekawe, posiada on również niższy indeks glikemiczny niż miód, który notabene wegański nie jest, i inne tego typu słodziki w syropie, więc syrop klonowy na plus koniecznie zakupić i używać. Oho, ho. Masło orzechowe. Masło orzechowe to jest rzecz, która znika chyba najszybciej z mojej kuchni. Jest to naprawdę przerażające, ponieważ ja zazwyczaj masło orzechowe jem na łyżki, łyżeczki. Jest to moje naprawdę uzależnienie. Jestem uzależniona od masła orzechowego i nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Naprawdę nie palę papierosów, nie piję jakoś specjalnie dużo alkoholu, nie mam tego typu uzależnień, ale masło orzechowe rządzi się własnymi prawami pomocy. Dodatkowo masło orzechowe pojawia się bardzo często w moich przepisach, nie tylko na słodko, ale również na konkretnie, więc polecam zakup, jeśli jeszcze nie posiadacie masła orzechowego. Masło orzechowe jest super. Pozostajemy jeszcze na sekundę w tym takim słodkim świecie i oczywiście nie obejdzie się bez kakao ciemnego. Wszystkie czekoladowe rzeczy, które robię, właśnie nie zawierają w sobie czekolady. Zazwyczaj, chyba że chodzi o oblewanie czekoladą, to wtedy użyję takiej gorzkiej czekolady. Ale jeśli robię sama od podstaw coś czekoladowego, to oczywiście ta czekoladowość jest pozyskana dzięki kakao. Kakao ciemne, niesłodzone, czyli najlepsze. Nie używam niczego w stylu Nesquik lub tego typu rzeczy. W sumie Nesquik to chyba nawet nie jest wegański, nie wiem. Tutaj kolejny produkt, który używam nałogowo codziennie, bez którego totalnie moja egzystencja nie miałaby żadnego sensu. Są to nasiona chia. Nasiona chia lądują u mnie we wszystkich smoothies, również w ciastach. No po prostu ładuję tam, gdzie tylko mogę. Nasiona chia są fantastycznym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, więc warto zakupić, warto używać. Polecam serdecznie. Kolejnym produktem, który używam praktycznie codziennie, są to płatki owsiane. Płatki owsiane wykorzystuję różnorako albo robię z nich owsiankę. No, to było oczywiste. Albo również blenduję je na mąkę i używam do różnych wypieków i robię taką własną mąkę owsianą. Ja zazwyczaj kupuję te górskie, nie kupuję błyskawicznych, ponieważ jakoś nie przekonują mnie do siebie te błyskawiczne. Bez przesady, przygotowanie owsianki nie zajmuje aż tak dużo czasu, a według mnie takie płatki owsiane górskie smakują lepiej i mają przynajmniej fajną taką teksturę, aniżeli to taka papka z takich płatków instant, więc polecam płatki owsiane górskie. Dobra, moi mili, przechodzimy teraz do konkretów. Tych konkretów jest znacznie mniej niż słodyczy, ponieważ ja jestem takim słodkim pamperkiem, można powiedzieć, i uwielbiam słodycze i robić słodycze. Nie bez powodu też nazywacie mnie w sieci królową wegańskich słodyczy. Dziękuję za ten tytuł i utożsamiam się z nim w 100%. No dobra, ale teraz chcę wam pokazać też trochę konkretów, no bo bez przesady, no nie jem tylko słodyczy w ciągu dnia, choć w sumie zdarza się, że na śniadanie jem jakieś batony, ale dobra, to nie jest temat na dziś. Ciecierzyca. Ciecierzyca jest to produkt must have. Ja zawsze mam ciecierzycę albo w takiej postaci suchej, którą trzeba ugotować, albo w puszce lub w słoiku. Polecam wam bardzo serdecznie, jeśli nie chce wam się gotować, lub może jeśli nie wiecie, jak ugotować ciecierzycę, lub no trochę to zajmuje czas, najlepiej ją wcześniej namoczyć i w ogóle. Jeśli nie chce wam się w to bawić, po prostu kupcie już taką konserwową. Smakują na wyśmienicie, wystarczy tylko opłukać i wrzucić do sałatek, zup,
gulaszu lub po prostu jeść tak sobie, o. Ja mam bardzo duży zapas ciecierzycy u mnie zawsze, no mam tutaj bardzo dużo ciecierzycy i jeszcze w sumie kupiłam jeszcze więcej, ponieważ jem ciecierzycę codziennie i jest to moje ulubione źródło białka. Również jem fasolę i soczewice i tego typu produkty, ale ciecierzyca to jest po prostu moja miłość. Chcę Wam jeszcze pokazać kilka fajnych rzeczy. Są to takie wege pasty. O nie, zgubiłam etykietę. Odkleiła mi się etykieta. Gdzie jesteś? No dobra, no ale nie wiem, no dobra, odkleiło mi się, głupio, no ale mam tutaj trzy pasty, które są dostępne, jest to pasta z zielonego groszku z cukinią i ogórkiem, tutaj pasta no name, czyli pasta paprykowo-marchewkowa, z tego co dobrze pamiętam, i pasta hummus, to jest najlepsza pasta, to właśnie paprykowo-marchewkowa, marchewkowo-paprykowa, zależy zwał jak zwał, nie pamiętam co tam jest na etykiecie do końca, ale ta jest fenomenalna, ja mogę ją jeść łyżką, łyżeczką, tak po prostu. Fantastyczna, żeby posmarować chleb, kanapeczki lub wafle kukurydziane, ryżowe, przeróżne takie. Jeśli chodzi o smarowidła, hummus. Ja zazwyczaj kupuję ten hummus w stylu orientalnym. Według mnie smakuje najlepiej, ma fajny taki aromat wyczuwalny, jest kumin bardzo, bardzo intensywnie. Jest tutaj fantastyczna mieszanka przypraw. Hummus to jest rzecz, której nigdy nie brakuje w mojej lodówce, nigdy, nigdy. Jeśli brakuje hummusu w moim domu, to wiedzcie, że coś się dzieje, coś się naprawdę dzieje. Hummus używam albo właśnie na kanapki, na wafle ryżowe, do tortilli, czasem nawet zagęszczam hummusem zupę, co naprawdę jest fantastycznym pomysłem, wypróbujcie, naprawdę must have, must, must, must have. Kolejnymi produktami, które zawsze mam w lodówce, które się nigdy nie kończą, to jest właśnie tofu. Mam tutaj dwa rodzaje tofu. Takie tradycyjne, które jest w stałej ofercie Lidla. Tutaj mam tofu wędzone, czyli moje ulubione. Ja zazwyczaj kupuję w sumie wędzone, a naturalne tofu w Lidlu kupuję, jeśli chcę zrobić jakieś słodycze z tofu. Wiadomo, żeby tam nie było żadnych dodatków. A tu mam tofu, które zakupiłam podczas tygodnia azjatyckiego. To tofu marynowane. Ta marynata jest bardzo delikatna, prawie może jej nie ma, ale to tofu urzeka mnie swoją konsystencją, która jest idealna. Taka aksamitna, delikatna, bez żadnych grudek. Ojejku, musicie spróbować koniecznie. Więc tofu to jest również rzecz, bez której się nie obejdzie w mojej kuchni. Wspominałam Wam wcześniej o waflach, które zazwyczaj smaruję masłem orzechowym lub hummusem lub tymi pastami warzywnymi, które pokazałam. Tak więc tutaj pokażę Wam wafle, które ja zazwyczaj kupuję. Ja kupuję wafle kukurydziane, nie kupuję zazwyczaj wafli ryżowych. Zazwyczaj bardziej mi smakują te kukurydziane, są cienkie, chrupkie, smakują jak popcorn i mają przeróżne dodatki. Tu jest, tu są wafle z komosą ryżową i bazylią i amarantusem i solą morską. Są też fantastyczne z czarnym pieprzem i jeszcze jest wersja z oregano. Ja też zauważyłam, nie wiem czy ktokolwiek też tak ma, dajcie mi znać w komentarzach, jeśli coś takiego zauważyliście. Jeśli jem wafle kukurydziane, wszystko jest ok, ale jeśli jem dużo na przykład wafli ryżowych, to wtedy moja cera się znacznie pogarsza, ale wafle kukurydziane przynajmniej ja polecam bardzo serdecznie. Chcę Wam jeszcze pokazać kilka produktów świeżych, które zawsze kupuję. Oczywiście nie pokazuję Wam teraz tutaj owoców, które kupuję, bo kupuję przeróżne owoce, zależy od sezonu, ale niektóre produkty właśnie takie świeże, warzywne się nie zmieniają, obojętnie jaka jest pora roku, to się nie zmienia. Zawsze mam w lodówce sałatę lodową, zawsze mam w lodówce jarmuż i zawsze mam w lodówce jakiś miks sałat. Tu jest akurat miks sałat z rukolą. Sałaty i taka zieleń zawsze się pojawia u mnie w kuchni i zawsze musi coś być, ponieważ ja staram się jeść bardzo dużo takich zielonych rzeczy. No dobra, i wydaje mi się, że już dobrnęliśmy mniej więcej do końca, kurczę, film jest bardzo długi, ale ostatni produkt to są gotowane buraki w takim fajnym opakowaniu. Ojejku, te buraki naprawdę ratują tyłek w wielu sytuacjach. Ja uwielbiam buraki, buraki są też bardzo zdrowe i bardzo ważne dla biegaczy. Możecie o tym poczytać, o wpływie buraków właśnie na performance.